Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości, czyli podsumowanie naszego tygodnia. Radomski Szpital Specjalistyczny powrócił do normalnej pracy. Od poniedziałku wszystkie oddziały przyjmują pacjentów niezakażonych koronawirusem. Od poniedziałku wszystkie oddziały Radomskiego Szpitala Specjalistycznego znów pracują zgodnie ze swoimi specjalnościami. W związku ze zmniejszoną się liczbą chorych na COVID-19 do swojej podstawowej pracy wróciły oddziały, które były przekształcone w covidowe, czyli anestezjologii i intensywnej terapii, neurologiczne, urologiczne, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej oraz ortopedyczno-urazowe. Cieszymy się, że wracamy do normalnej pracy. Faktycznie jest pandemia, mamy świadomość, ale ludzie chorują też na inne choroby, ale przy tej okazji także apel do ministra zdrowia, do wojewody, żeby otworzył wszystkie POZ-y. Faktycznie wiemy, że niektóre już normalnie pracują, ale co do niektórych cały czas funkcjonują teleporady. Myślę, że pacjenci chcą się leczyć nie tylko w szpitalu, ale przede wszystkim w POZ-ach, bo tam kierują swoje pierwsze kroki i myślę, że decyzją rządu POZ-y powinny zostać otwarte. Dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 pozostaje zabezpieczonych 100 łóżek w szpitalu tymczasowym oraz 26 na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Po kilka łóżek covidowych jest też wydzielonych na innych oddziałach. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów z komisariatu 3 Policji w Radomiu po tym, jak uszkodził około 30 pojazdów, a do 3 się włamał i ukradł różne przedmioty. Trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W piątek rano policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące uszkodzonych pojazdów na terenie miasta. Policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności i okazało się, że poprzez wybicie szyb uszkodzono około 30 pojazdów. Jak ustalono, sprawca włamał się do 3 pojazdów i ukradł m.in. telefon, portfel z dokumentami, a także poduszkę i koc. Jeszcze tego samego dnia 34-letni mieszkaniec Radomia został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Doprowadzono go do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztu i w poniedziałek sąd przychylił się do tego wniosku. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. To jedna z większych i ważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych na ten rok. Chodzi o przebudowę ulicy Fołtyn. Prace mają zakończyć się za około pół roku. Jak informuje MZDiK, przy rozbudowywanym fragmencie ulicy Fołtyn, którego nawierzchnie stanowią w głównej mierze stare i zniszczone płyty betonowe, są prowadzone roboty rozbiórkowe pozostałości po dawnym rurociągu. Wprawdzie znajduje się już pod ziemią, ale wzdłuż drogi pozostały betonowe elementy po starym jego przebiegu. Teraz konieczne jest usunięcie tych elementów, ponieważ kolidują one z planowanymi pracami drogowymi. Wykonane zostało już około 80% robót w tym zakresie. Tam, gdzie te betonowe podpory już zniknęły, trwają prace ziemne, budowa kanalizacji deszczowej. Tą szacujemy na około 40% zaawansowania. Zakres robót na ulicy Fołtyn obejmuje m.in. budowę asfaltowej jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zatokami parkingowymi, ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikami. Będą także zjazdy do posesji i oświetlenie LED-owe. Dzięki możliwości całkowitego wyłączenia z ruchu pętli przy ulicy Holszańskiej, dlatego że jest to poniekąd to samo zadanie, ale jakby druga część tychże właśnie prac, udało się do tej pory wykonać wszystkie prace pomiarowe oraz rozbiórkowe, a także w niezbędnym zakresie wycinki drzew i chaszczy kolidujących z tą inwestycją. Wykonana została też kanalizacja deszczowa, a do włączenia pozostały tylko przykanaliki. Obecnie w tym rejonie prowadzone są prace ziemne. Inwestycja obejmuje odcinek o długości ponad 1 km. Przebudowana ulica Fołtyn usprawni dojazd do firm w strefie przemysłowej. To poprawi się tam także przez to bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów. No i skróci się czas przejazdu autobusów komunikacji miejskiej linii numer 10. Wykonawcą inwestycji jest firma Budromost Starachowice z Wąchocka. Koszt zadania wynosi ponad 10 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w listopadzie tego roku. Sprawca brutalnego pobicia pracowników Żabki został zatrzymany 17 kwietnia. 38-latek został aresztowany przez francuskich policjantów w trakcie przekraczania granicy francusko-hiszpańskiej. Był poszukiwany od września zeszłego roku.
Do brutalnego pobicia doszło 13 września 2020 roku w jednym ze sklepów przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Jasińskiego. Wtedy w internecie pojawił się zapis z kamery monitoringu. Widać na nim mężczyznę katującego kilka osób, w tym kobietę. Jak się okazało, powodem agresji było to, że kobieta po zamknięciu sklepu nie chciała ich obsłużyć. Wszystkich napastników radomscy policjanci ustalili bardzo szybko, a dwóch z nich już następnego dnia zostało zatrzymanych. Usłyszeli oni zarzuty udziału w pobiciu. Mężczyzn tych aresztowano na 3 miesiące. Przez kilka miesięcy trwały poszukiwania trzeciego, najbardziej agresywnego z napastników. Był on poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jak informuje podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, kilka miesięcy trwała międzynarodowa współpraca policjantów z Mazowsza oraz Komendy Głównej Policji, aby doprowadzić do ustalenia miejsca przebywania poszukiwanego radomianina. Dzięki precyzyjnym informacjom i stałej współpracy z oficerem łącznikowym polskiej policji we Francji w nocy 17 kwietnia 38-latek został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przez francuskich policjantów w trakcie przekraczania granicy francusko-hiszpańskiej. 12 maja w Marsylii mężczyzna został przekazany polskim policjantom, a następnie trafił do aresztu, gdzie będąc w dyspozycji prokuratury oczekuje na proces. Jak przyznaje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, 38-latkowi za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Kończą się prace nad zalewem na Borkach. Według zapowiedzi w wakacje radomianie będą mogli już wypoczywać i kąpać się nad zalewem. Prezydent Radomia zaznacza, że w trakcie modernizacji zastosowano rozwiązania techniczne, które mają zapewnić dobrą jakość wody. Dobiega końca napełnianie wodą zalewu na Borkach. Jak informuje miasto, testy przebudowanej zapory i urządzeń na stawach komaltacyjnych wypadły pomyślnie, ale jeszcze prace nad zalewem się nie zakończyły. Od wczoraj rozpoczęliśmy już główne napełnianie zalewu na Borkach, tak aby był gotowy, tak jak deklarowaliśmy, w połowie czerwca. Jednocześnie, szanowni państwo, już możemy obserwować nowe, wyremontowane pomosty. Naprawdę robią imponujące wrażenie. W dalszym ciągu trwają prace związane z nowymi ciągami pieszo-jezdnymi wokół zalewu na Borkach. W ciągu najbliższych kilku dni ma zostać zamontowana fontanna i napowietrzacze. Pojawią się też pływające wyspy. Wszystkie urządzenia elektryczne będą zasilane energią z odnawialnych źródeł. Powstała elektrownia wiatrowa, a wkrótce będą też zainstalowane panele fotowoltaiczne. Kończymy, że tak powiem, realizację za chwilę tego zbiornika. Na pewno jest to udana inwestycja, która poprawi jakość wody w zalewie, jak i ilość wody. Zgodnie z zapowiedziami, radomianie z zalewu będą mogli korzystać już w wakacje. Modernizacja zbiornika kosztowała 6 milionów złotych, w tym ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych wyniosła dotacja unijna. Punkt szczepień powszechnych drive-thru przy ulicy Dębowej na razie wstrzymał działalność. Miasto oczekuje na dostawę szczepionek, które najprawdopodobniej trafią do Radomia w przyszłym tygodniu. 12 maja w powszechnym punkcie szczepień drive-thru przy ulicy Dębowej rozpoczęły się szczepienia. Wtedy do punktu trafiło 990 szczepionek firmy Pfizer. Szczepienia trwały zaledwie kilka dni. 19 maja do punktu miało trafić 1500 dawek preparatu firmy Johnson & Johnson. Szczepionki dotarły, ale w okrojonej ilości, bo tylko 100, które zostały od razu wykorzystane jeszcze tego samego dnia. Reszta zamówienia została anulowana. Mamy jakieś takie przyrzeczenie, że w przyszłym tygodniu 1200 szczepionek Johnson & Johnson przyjedzie do Radomia. Niemniej jednak dzisiaj już dmuchamy na zimne, póki nie będziemy mieli pewności, nie będziemy, że tak powiem, zapraszać Radomian do tego szczepienia. Mam nadzieję, że one się pojawią, bo z drugiej strony faktycznie miasto, WOT, szpital wydaje środki, angażuje ludzi do przygotowania punktu szczepień powszechnych, a niestety od strony rządowej tych szczepionek nie ma. Początkowo miasto deklarowało, że w punkcie może być szczepionych około 3000 osób tygodniowo. Z kolei wolne terminy na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca są jeszcze w punkcie szczepień powszechnych w Domu Kultury Idalin przy ulicy Bluszczowej. Trzeba powiedzieć wprost, mieszkańcy nie chcą się specjalnie szczepić tą szczepionką. My, wiedząc już o tym, dzisiaj tej szczepionki AstraZeneca nie zamawiamy. Prosimy o szczepionki Pfizera przede wszystkim, w drugiej kolejności Moderny. No i oczywiście szczepionki Johnson & Johnson, która ma tą przewagę w przypadku, w odróżnieniu od innych szczepionek, że jest to szczepionka jednorazowa i z automatu po szczepieniu człowiek dostaje już certyfikat o zaszczepieniu i może spokojnie wjeżdżać za granicę.
Z kolei piątek 21 maja był ostatnim dniem funkcjonowania punktu poboru wymazów drive-thru na radomskim Sadkowie, prowadzonym przez radomskich terytorialsów. Od 22 października do 21 maja z punktu skorzystało ponad 18 tysięcy osób. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Ja zapraszam Państwa na pogodę. Do zobaczenia.